Dobra, to chłopaki już możecie wbijać ogólnie, jeżeli chodzi o to. Jupi. Jupi, ja jej madafaka. Ostatnio skończyliśmy w poprzednim odcinku na tym, że ja i Skip oczywiście kaput. My skończyliśmy na tym, że nie wróciliśmy do bazy z szkoły. Z książką Stolarstwo, poziom drugi. Pierdaj. I mogę już robić. Nienawidzę cię. Powolić ten. Ja wiem, ty to mnie tu. Dupę się pocałuj. Dobra, wiadomo, że uwielbiasz nas, widzów. Widzów uwielbiam, ciebie nienawidzę. To jest chyba różnica. To jest różnica. Dobra, widzę, że on widzem nie jest, on jest pasożytem. Nie no, słuchaj, aktor jest tym moderatorem w sumie na serwerze. Mocny. Starym widzom od roku jak Deviko. Deviko to też pasożyt. Chciałem tego głośno mówić, ale powiedziałem. Sawa nie. Dobra. Właśnie, jeszcze jedna wiadomość. Ogólnie zmiany takie, że nie widzimy się już na mapce, to raz. Chłopakom o tym powiedziałem, ale jeszcze widzą nie. Dodatkowo te syreny i alarmy, które słyszeliście i ogólnie te nuki, to jest bardzo ważne, już nie podpalają, ani nie powodują, nie, panikę powodują chyba, ale nie powodują zatrucia, bo ogólnie te nuki zaczynały się od 15 dnia i kończyły się teoretycznie na 33, ale nie oszukujmy się, były dosyć irytujące, chyba zginę. Oczywiście cała chleda już wgoni. Więc no, ogólnie już nuki nie powodują ani oparzeń, ani zatrucia. W sumie to było irytujące bardziej, nie wiem jak dla was, to chyba... Były? Tak, były. No zdechłem ostatnio, gdy dostałem podpalenie, znaczy poparzenie w kroczach. To który już jest dzień w grze? W grze nie wiem, który jest dzień, bo właśnie dopiero się zrespiłem. Ja jestem, a tu jestem. Ale no właśnie tak jak powiedziałem, już nie powoduje, więc spoko. No przed 15, bo tego. Bo jeszcze można wodę lać i tak dalej. Znaczy, nie, to musi być już od 15. To może ty, może ja pierdzieliłem z ustawieniami, może jednak nie od 15 dnia się kończy woda, tylko ogólnie średnio od 15 z rozbieżnością ileś tam, nie? Czyli od 15 dnia mogą odciąć wodę, ale nie muszą wcale. Dzień 60. No to znaczy, nie. Chodzi o to bardziej, że... No jest coraz wyższa szansa, nie? Że ci odetną z dnia na dzień. Dobra, no ja cały czas próbuję się przedostać do tej bazy wojskowej, gdzie umarłem ostatnio. Słuchaj, David, ja mam bardzo dobry, fajny przedmiot do handlu. Sekundkę muszę walnąć ze dwóch, ale dosłownie na sekundę. No ja już zacząłem, więc nie wiem, jakby aktor też na serwerze? Chodzę, Tate, jesteś? Tate, Mir. Chyba zostaliśmy sami. Chciałem mu zaproponować handlu. A, teraz cię słucham. Halo, słuchaj, mam fajny przedmiot na handel. Już jestem, moi drodzy. Znów cię Tate nie słychać. A Skip możesz normalnie już wbijać w Rage'a. Ale wbijam. Działa. Tylko ładuję jeszcze. Ja już dołączam. Okej. Ogólnie mam teraz niepokój, nie wiem czemu. Tak jakbym nie zapalił fajka, ale się dopiero zrespiłem, więc... Tak szybko by mi się chciało palić. To jest może problem. Nie o to chodzi, tylko po prostu, że już apokalipsa... Tak. Wydaje mi się, że syreny też powodują niepokój, ale też nie jestem pewien. A to faktycznie, bo jak zawyły syreny, to moja postać miała lęk i niepokój, to taki ogromny. No. Ale poczekajcie chwilę, zaraz wrócę, tylko idę na to zresetuję, bo coś ścina, nie? No, ja widzę, że dzisiaj cały dzień pełen niespodzianek. Nadal nie znalazłem żadnego samochodu, no to idzie kurwicy dostać. O Jezu, ostatnio miałem ciągle respi tylko w tym jednym miejscu. No gdzieś na Blueberries się ogólnie zrespiłem. Ale nie było to zbyt przyjazne miasto niestety. Mi się osobiście nie podobało. No i zostaje mi ten
Nieszczęsny. Ta nieszczęsna baza wojskowa, kurwa. Nie lubię tego. Miałbym taki fajny sprzęt, gdybyś mnie wtedy nie zabił tą hordą. No nie daruję ci tego. Ej, no kurna, jesteśmy teamem. Ale nie daruję ci tego. No to co, będziesz chciał mnie zastrzelić? Nie no, po prostu nie wiem, kiedyś cię zastrzelę w międzyczasie. Aha. Tak, jak nie będziesz wiedział. Okej, dobrze wiedzieć. To taki z ciebie kolega? Nie, najpierw aktor dostanie spokojnie. Aktor ma priorytetową kulkę. Najpierw. A pierwsza, później. Pierwsza w ogóle, jaka ktokolwiek dostanie, a później to hulaj duże piekło nie ma. Tate, jesteś? O, jestem, halo, no. Bo mamy dużo bourbonów na oddaniu. A weź ty. On nie pije alkoholu. Dobra, chowajcie się, bo ten leci. To leci. Niuk chyba. Ale niuk już nie powoduje poparzeń. A, no to Jezu. Ja mam pamięć złotej rybki, no. Słuchaj, masz picie, Tate, masz jedzenie, masz wtedy nawet przygnębienie ci usunie. Za to sam fakt, że się z aktorem kolegujesz, to już przygnębienie plus 100. Stres. I stres też, bo potem poluje na ciebie. Pamiętaj, że przyjaciel mojego wroga to jest mój wróg. Tak to działa niestety. Idę przez chuj wie jakie pole. Pole kukurydzy bez kukurydzy. Standardzik. Ja nie wiem, no po prostu brak palaczy. Brak palaczy totalny. Dobra, dzień jest 22 w teorii. Jeżeli licząc... Kurde. Licząc od 1 stycznia. A, właśnie, jeszcze usunąłem, zmieniłem czas. Jeżeli chodzi o znikanie ciał zombie, bo tam Turcjan chyba narzekał na to ostatnio, prawda? I może w sensie... W sensie chodzi, bo na przykład jak idę zbierać zegarki, nie? No nie, no słuchaj, właśnie po to zrobiłem, żeby wiesz... Żeby grało nam się wszystkim dobrze. Mimo iż was tam nienawidzę w grze, to no to nie oszukujmy się. Nie no, do dupy by się grało, gdyby zombie znikały co chwilę. No, to czy wiecie, to teoretycznie jest też... props dla serwera, no bo mniej zużywa danych, ale... No ale faktycznie to troszeczkę było za szybko. Znaczy, wydaje mi się, że każdy ma tutaj taki komputer znośny. A czy ja mówię tu o serwerze? No ale to chyba też zależy trochę od... Chociaż nie... No, no serwer zapisuje wszystkie wiesz, lokalizacje trupów i tak dalej, jeżeli do trupów jest i ciut, no to jest pewien problem. Jakby no nie pomyślałem o tym, więc faktycznie ten... Ale nie powinno to jakoś tam... Pływać super, no dlaczego to kupieramy u serwer i tyle. Jak nie ma Turcjana, to ja idę poczytać sobie stolarstwo. Więc aktor będzie trochę cicho. Nie, będę wam nadal tutaj zrzędził gnerą. Oh no. Musisz? Nie, ale... Ukrzemy sprawę. Nie, ale wiesz, że wy lubicie koledzy słuchać mnie. Szczególności. No, dużo żarcia. Co z tego, że tak fajnie fanny. W szczególności ty Skip uwielbiasz słuchać tego towarzysza. Skip to nerwowy jest w ostatnim czasie. Kurwa, ile zombie. Jaki nerwowy? Policzmy na poprzednich odcinkach, ile zostało w zombie. A jestem ogólnie w jakimś hotelu. Mam wrażenie, że aktor mam ciebie za cicho. Nie no, aktor jest... Wiesz co, ty go chyba wyciszałeś wtedy, jak tak gadał i gadał i gadał, więc nie wiem, czy wyczytać go, czy nie. Kurwa, aktor, powie coś. Dzień dobry, drogi towarzyszu. Teraz dobrze jest. No i nie, powiem wam szczerze, że dla mnie chyba największym problemem nawet nie jest horda w bazie wojskowej, tylko horda, która jest tutaj, żebym w ogóle doszedł do tej bazy wojskowej. Wojsk jest ich tyle. O, zapalniczka. A ja się zgodzę, na ulicach jest ich tyle, że to szkoda gadać. No jest od groma. Że wiesz, no w teorii tak powinno być, że one na ulicach ogólnie... No, chodzi
Mamy się jak w serialu poczuć. No właśnie. Jeszcze sezony tylko walki ideal, bo reszta to był no naprawdę dramat. Ogólnie jeżeli chodzi o syreny, też są w sumie spoko, bo one powodują migrację grup zombie, więc w jednej chwili nawet jeżeli macie bazę, to możecie się zdeczka oszukać, jeżeli no, jej dobrze nie ubezpieczycie. Jak z Kipem graliśmy raz, to gdzieś około chyba godziny w grze, nie wiem, 18, tylko oglądaliśmy telewizję, że na skillsy, to nagle zaczęło auto tam, nie wiem, weź ty. Rano jak wyszliśmy, to nas horda dopadła i zginęliśmy. Niestety. Jezu, ta postać ma taki dziwny wysiłek, ona się tak męczy szybko. Kurwa, nawet w lasach są zombie. No. Grzybiarze, kurwa, grzybiarze. Bo to jak na grzybach. Palaczy nie ma, za to grzybiarze są. No. Nie wiem. A dziwne to, że żaden zombie nie ma kurwa zapalniczki, ani nic takiego. No właśnie mi się pierwszy trafił w ogóle w grze. Jezu, ej, ja się... A ja serio byłem w jakimś hotelu i musiałem skoczyć z balkonu. Połamałeś się? Nie do końca, ale... No nie jest zbyt przyjemnie, tyle powiem. O ja pierdolę, ile ich tu jest. Ledwo mogę biec. Bić mi się chce. No świetnie, kurwa, zajebiście. Goni mnie horda. Nie mogę nawet mapy zobaczyć. Dopiero z nimi walczyć. Nie mam nawet broni. Ile ich tu weszło? Nie. Nie, jak tu będzie zamknięte, to moja postać zeskoczyła na hordę i zostałem chyba z... Nie. Jeszcze żyję. Ogólnie powiem ci, Jade, że byłeś pierwszą osobą, która sobie obcięła rękę na serwerze, więc to i tak jest już props. A druga. A, i no, właśnie muszę skoczyć z budynku i to możecie się ze mną pożegnać. Aha, no to papa. Skoczyłem, ale przeszłem. I mam złamanie. Oj. No to już nawet sobie nie pobiegasz ani z tych rzeczy, więc tak jesteś trupem i tak jesteś trupem. Kolego. To zaraz auto pewnie zajdę. Aha, kurwa, ja już od 4 odcinków szukam. Ja przyczepę z brejku. Zaraz Włodzimierz mnie ratuje. Doktorka, nie przydać. Skip, czy ty jesteś w moim teamie w atrakcji? Jesteś. Tak. Ja cię widzę na serwerze. Że na mapie? Aha, a widzę cię, dobra. Ja cię widzę. Czyli daleko sobie odleciał. No troszkę mnie, no jakby ja mówiłem, że mnie zrespawniło gdzieś w jakimś gównianym miejscu. Nie potrafiłeś. Jak mam złamaną nogę, to co mogę ewentualnie zrobić? Możesz sobie chyba szynę zrobić. Jak zrobić szynę teraz? W craftingu musisz zobaczyć. Kolego, to już będzie zadanie duże. Szyna. Szyna. Nie? Ty już bramy otworzyły. Panie zdrowie. Ja cię na ulicy. Szyna usztywniająca. Potrzebujesz deski, gałązki albo solidnego kijka oraz jakąś szmatę, materiał, byle co. A co, połamanie jakieś ma? No ma. No i wszystko mi dopada. Nie. Ja o, nie. Napoje. Nice. Nie, jeszcze nic nie ugryzło. Nic nie zaczepiło. Już po mnie. Aktor, ty się kiedyś doigrasz. Dobrze o tym wiesz. Ja wiem, to macie tam kurwa jakiś inny poziom trudności. No ja mówię, oni mają tam kurwa tryb piaskownica. I to taka piaskownica dla dzieci. Chodź Tate, podjedź tutaj, burbony ci damy na drogę. Tylko pytanie, czy daleko jesteś. Nie daj się mu. My tutaj przyjemna strona mocy. Nie, wy jesteście ciemna. Nie powiem, kto kogo zapraszał do jakiej strony mocy. Trudno, teraz jesteście wy ciemna. Wy chcieliście mnie zabić wtedy. A w którym odcinku będzie zdrada? Trzecim. Dzisiejszym. Dzisiaj 3 weszły. To już 3 były? Ja widziałem tylko 2. No 2 i 3 powinien o 20 wejść, ale nie wiem w jakiej jakości będzie niestety.
Bo to YouTube? Nie, no to miasto to jest jakiś dramat. Idź do aktora do miasta, oni tam mają kurwa piaskownicę, naprawdę. Wcale nie żartuję. Alkohol leje się strumieniami. To też. Głupota również. To się raz pije, to goni. A ja już nawet nie wiem, nie wiem, zobaczę, gdzie jest Tate. Tate, po której, w którą stronę mapy jesteś? O fuck. Nie powiem. Co się dzieje? Mam problem, bo ledwie mogę iść, a gonią mnie zombiaki. Kurwa, no nie mówcie, że znów padnę. Tate. Ja już nawet nie liczę, który raz padnę. Gdzie ty... Kurwa, bo te zombiaki, powiem ci, są zbreakowane totalnie. Gdzie? Nie powiem ci. Okej. Okay. Ale po Bourbonie możesz podjechać. Jak coś się ogarniesz. Okej. Okay. No kurwa, żeby tyle zombiaków było w lesie, się w pale nie mieści. Wiesz, oni pomyśleli jak ty, pójdziemy do lasu. No i wszyscy się tam poznajdowali. Niektórych się zamieniło, no i tak się właśnie stworzyła tam horda. No ale kurwa nie aż tyle, no naprawdę, to jest przegięcie. Znów kurwa umrę przez to, że... No, poszli na grzybobranie, no. Kurwa, tu jest za 20 zombie. W lesie, w centralnym lesie, takie kurwa centrum lasu. No tak samo miałem, ale to przy tej bazie wojskowej. No właśnie, jestem już przy bazie wojskowej. No właśnie, no to... No ale kurwa, aż tyle. Mówisz. No naprawdę, czekam tylko, aż mi coś ugryzie, kurwa, przez ten krzak. O, a co to? A to nic nie. No kurwa, no nie, to jest przeginka. Ja będę łaził po jakichś małych domkach. Pierdolę, już do miast nie idę. No ja będę cały czas próbował odnaleźć EQ. I co to jest? A nie, dobra, to są... Ja myślałem, że to kurwa ktoś jechał. Jakieś opony. Zostawiłem się czy coś. No świetnie. Znów cała horda. Jestem w drodze do bazy wojskowej, ale kurwa, czy ja ją znajdę? Czy znajdę? Czy ja do niej dojdę? Zacznijmy od tego, jestem głodny, lekkie pragnienie i nadmierny wysiłek. Kurwa, idąc pieszo, rozumiecie to? O Jezu. Nawet nie biegam, a ta postać się kurwa męczy. Chuj wie czym, ale się męczy. Zombie mi robią masaż pleców. Ciekawe. No nie powiem, to powinna być jakaś, nie wiem... Rehabilitacja w sumie. Czemu chciałem sobie je ciało podrzeć? Króle. Nawet nie przeskoczę przez siatkę, wybiję mnie. Ale to przynajmniej... tobie. Nie, jeszcze może przeżyję, ale... Ale będzie ciężko. Życzę ci szczęścia, tyle ci powiem. Szczęście to mi niewiele pomoże. Gdyby Skip kurwa nie zaciągnął całej hordy do tej bazy wojskowej, to by było dobrze. Prawda, Skip? Ja rozumiem, naprawdę ja rozumiem. Jestem bardzo wyrozumiałym człowiekiem, a przynajmniej staram się. Zresztą kumpluję się z aktorem, to wystarczy. Wyczerpanie, ledwie mogę się poruszać. Świetnie. No ja zaraz kończę książkę stolarstwo. A ja zaraz skończę jogging, kurwa, no już nie mam siły, no. Ja mam nóż. Naprawdę tak, pierwszy raz ta seria mi tak brzydnie przez poziom trudności, który jest w tych customowych miastach, bo najwidoczniej to, jak aktor gra z Krucjanem na tych podstawowych miastach, widocznie jest naprawdę mniejsza. Bo te mapy customowe nie są przystosowane, nie mają... Wiadomo, to nie przez twórców są robione. Mi się wydaje, że one mają standardowy, taki wbudowany swój poziom trudności, a tak, ja go jeszcze pomnożyłem, kurwa, i to jest najgorsze. Nie no, zombiaków tam nie brakuje. Aktor, wiesz ile mnie teraz goni? O, widzę nasze trupy. Ile cię goni? O, to trup Skipa chyba.
I ty miałeś żółty kask albo żółte włosy? Tak. No to widzę, żółty kask. No to twój trup sobie tutaj się pęta. Dobi go. Ale tak, dobi go, kurwa, koniec w hordzie. No to postaraj się. Postaraj się. Słyszysz? No postaraj się, co trudnej. Znaczy się postaraj. Słoku, jedna horda. Człowieku, jak ty byś zobaczył teraz, co tu się dzieje, to byś parę z tym śmiechem, tylko i wyłącznie. A już, kurna, śmiechem wybuchem. Ja w tej chwili prowadzę tutaj 30 zombie? W ogóle 40. Jestem już w bazie wojskowej, coś śmieszne. I teoretycznie nawet mógłbym ich wykukać, gdybym znalazł na przykład... O kurwa, kolejna horda. Gdybym na przykład znalazł jakieś drzwi podwójne, to wtedy dałbym radę. Ale znając życie, to ja nie znajdę tego. A boję się, że nie potrafiąc biec w tej chwili, jak będę próbował przejść przez siatkę, to się zabiję. Możliwe. Bo ja nawet nie mogę się poruszać zbytnio. Naprawdę, kurwa, mam tu kolejne zombie. No, ale jeszcze się ciemno zrobiło. Ja tu mam latarnię. Stolarstwo przeczytane, idziemy ci. Pierdzielaj, aktor teraz normalnie cię zmutuje osobiście. Sandbox. Sandbox, kurwa. I wygrać sobie w sandboxa. No dobra, chyba je wykukałem. Gramy w Minecraft na najprostszym poziomie trudności. Na peacefulu. No pierdolę, jaka horda. Ja tam gram na peacefulu. Ty to grasz na Babybornie chyba. Najgorsze jest to, że te zombiaki chyba się już porespiły. Łopata. Dobra, wlazłem do budynku, gdzie pewnie będzie masa zombie. No oczywiście. Ej, łomem można otwierać sobie drzwi tak po prostu, czy nie? Tak. Dobra, to biorę. Bo ja wiem, że ogólnie, normalnie bez modów nie da rady tak po prostu otworzyć. To jest bezsensowne. No w szczególności, że po coś ten łom jest, prawda? No tak. Do walki. Czy on w ogóle tak normalnie nie służy w grze do otwierania drzwi? Nie. Czy trzeba mieć jakieś umiejętności? Serio? No nie. Myślałem, że chodzi o umiejętności. To jest bezsensowne. Oho, właśnie umieram. Dobra, umarł. Ale się zrobiłem bambuko. Mam najważniejszą rzecz, piłę ogrodową. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. No kurwa, czy mi się uda przeżyć, kurwa, chociaż dwa dni w tej grze. Czy mi się uda, bo ja już mam naprawdę serdecznie dosyć. Za mało się starasz. Kurwa, staram się jak mogę. No mało się starasz, no. Czekajcie, muszę sobie mapkę odpalić. I zobaczyć, gdzie się dobija. Co? Nie wiem, bo coś mi się dobija i ja w ogóle już nie wiem gdzie. No to ty. To jest Fort Redstone teoretycznie. Może z Raven Creek się dostać. Kurde, nie wiem, no. Fort Benning to nie jest. Łapka na mysz. Może gdzieś tam będzie martwa mysz. To nie jest Fort Benning, to jest... Na pewno to się nazywa Fort Redstone. Ale nie ma tutaj Redstone. Nie, patrz spokojnie. Weź się w garść. Agonia psychiczna. Mam załamanie. No
muszę do Blueberry iść, no kurwa, no i znów to samo. Dobra, to ja idę robić ściany. Może nie Blueberry, może nie Blueberry, może jakby na przykład Reffordville, jest Reffordville? Jest Reffordville. Spróbujmy tam. Tam jeszcze szczęście nie doznałem, po eku wrócę, jak znajdę samochód. Co to jest tinkering? Tinkering to jest ogólnie majsterkowanie. Okej. Jakie ciemne pomieszczenie, ja tu nic nie widzę. Klamka, zawias, kawałki drewna. Kurwa, plecak by mi się przydał. Ja mam gitarę. Czyli będzie kolejna śmierć raczej, bo nic nie widzę, mam taki kurwa ciemny budynek, że ja pierdolę! No to się w pale nie mieści! Jeszcze się moja postać przewaliła, kurwa kolejna śmierć, no ja pierdolę, kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Kurwa, tu nic nie było widać i się dopiero chyba w tej chwili oświetlenie naprawiło. Ja pierdolę, mam dość! A to dopiero początek nagrywania. Z jakieś choroby psychiczne nałapiesz. Ja już mam. Co? Gra z nami. I mówisz nam o tym. Czym się chwalić, chłopie? Dla naszego bezpieczeństwa powinieneś powiedzieć. No jebać wasze bezpieczeństwo. Aha. Congratulations. No shit, Sherlock. I co wam powiem? Wiecie co wam powiem? Najprawdopodobniej znów zginę, bo znów chuja widzę. Uwielbiam tą grę. To interesujące. A ja rozbieram trzecią ścianę. Gram w sandbox. Też wpierdolonego pasjansa chyba. Więcej zombie, kurwa, dajcie. Więcej. Na takiej kurwa mapie więcej zombie. Dobrze, tak, macie rację. O kurwa, no nie, no to jest przeginka. To jest kurwa jebana przeginka. Jak tu nie będzie paliwa, to się... To sobie zrobię krzywdę. O, co ja mogę z lusterkiem zrobić? Nie ma za to kurwa kluczyków. Czemu tu nigdzie nie ma kluczyków? Co tu się dzieje do jasnej cholery? Czemu to miasto jest takie ciemne? Czy to jest jebany Silent Hill? Co jest? Kurwa, może faktycznie Silent Hill. To jest Reffordville, kurwa, nie Silent Hill. Ja mogę zrespić się przynajmniej raz w bezpiecznym miejscu, gdzie nie ma aż tyle zombie. Nie możesz. Uszukiwania, kolego. No ale przynajmniej na spawnie, żeby nie było zombie, kurwa. Na spawnie dosłownie respisz się i zombie masz? No. W sumie ja tak miałem z kilka razy, więc... Najlepiej nie było. Znaczy wiesz, gdybym ja jeszcze coś widział, to by było dobrze, naprawdę. Ale ja tam nie widzę w ogóle pomieszczenia i to jest najgorsze. No chuj, wybiję tą szybę. O, jeszcze alarm, świetnie, kurwa! Bo ogólnie zapotrzebowani nas tam mamy, czy nie? Nie. Nie, ale można spać. Spać można, tak. A tu nie mamy zapotrzebowania sam, bo w sumie się nie dziwię tyle osób. No właśnie o to chodzi, dlatego nie. Właśnie byłoby męczące, bo w sumie tak większość odcinka to byś tak naprawdę czarny ekran miał. No, znaczy może nie to, że czarny ekran, ale sam fakt, że musielibyśmy pilnować tyle osób tego, to byłoby męczące i to bardzo. Wiesz, dwie, trzy osoby takie to jeszcze tak, no tak. Powiem ci tak, zależy. Jak grałem z aktorem w dwie osoby, to już było ciężko się dostosować do. Zombie jak w lesie, no ja pierdolę, ile można! Ja tak samo jak z Kipim. No to trudno było, co dopiero teraz. No, a teraz wyobraź sobie, że gra 5 czy 6 osób, bo jeszcze Deviko tam miał dołączyć. I że musisz... Czemu gitary są takie mocne? Nie wiem. Ale pewnie głośno. Może. Może tymczasem ty uderzający i zombie wokół. Proszę kluczyk. Chuja, ale zapalniczkę znalazłem drugą, wow. Ja pierdolę, ale przeciążenie. A właśnie, ja mogę otworzyć tą puszkę śrubokrętem, ty. Dzięki Shiro za moda. Tylko loko. Ale
otwierać śrubokrętem, to już chyba można było... Nie, a? Tylko otwieraczem. Tylko otwieraczem. A, no to dobra. To było naprawdę żałosne. Czemu on znikoma obrażenia? Co mi się stało? No nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. No ta gra mnie chce zabić, kurwa. Jak jest paliwo, to nie ma kluczyków. Jak są kluczyki, to nie ma paliwa. Kurwa, ile można, ludzie? Oczywiście ile? Zbiornik paliwa pozostało 59%. Świetnie, ale nie ma kluczyków. To jest sklep spożywczy, świetnie. O, już tam. Straciłem trochę HP, tak skupię, nie wiem czemu. Ile pustych kalorii? Łopata jest. Jezu, ja chcę plecak gryzy. Byle jaki, może być. Ja poproszę, ile map, ja pierdzielę. A miało być ich minimum. Powiedz Shiro, jak ci minął dzień. O, szkoda strzępić ryja. Domyślam się. To samo powiem. Nawet mi się nie chce opowiadać. Opowiadaj, posłucham. No ale właśnie mi się nie chce opowiadać, to jest problem. Czy to jest basen? Czy ja się znalazłem na basenie? Na basenie. No to opowiedz lore całego serwera Discord. To se kurwa opowiadaj, aktor. Dawaj, aktor. Skędziło posłucham o tych przygodach w League of Legends. No to o ligę to w sumie nie chodzi nawet. Nawet nie liga, to znaczy może tak. Liga była częścią, a nie jakby całą. Część życia, liga. O, Turcjan. Witam. Dzień dobry. Turcjan, przeczytałem już całe stolarstwo, poziom, już poziom trzeci nabity. Już można my skrzynki robić. Dobra. W sumie niewygodniej nam będzie wyciągnąć jeszcze skrzynki skądś. Znaczy wiesz, skrzynki większe, fajnie, no. Czekaj, co to kurwa nie za pół? Co mówisz, Turcjan? To duże mi chodzi właśnie, to jest z magazynu i tak dalej. One duże są. To jeszcze jakieś większe są, nie wiem. Ej, wyobraźcie sobie, że znalazłem ogrodzone pole, gdzie kurwa nic nie ma. Nie ma domku, nie ma nic posadzone. Po prostu są, jest tu zwykła trawa. Farma pewnie. No kurwa, jest, ci zrobię screena, ci to, potem to wyślę. Co ocenię jeszcze to farma. Ja nie mam siły, kurwa, nie mam siły niestety, do tej gry. Niestety nie ma zwierzaków jeszcze, a pewnie tam będą. No właśnie, Turcjan. No. Bo chyba nie potrzebujemy tego. Co to? Jezu, samochód! Nic! No nie gaś, nie gaś, nie gaś, nie gaś, nie gaś, nie gaś. Jedź, jedź, jedź! Samochód! No i dobra, Turcjan. Samochód! No, kurwa, nie mam jak przyjechać, bo to jest korek. Ej, Turcjan. Aha. My jedziemy do tamtego miejsca, co planowaliśmy, czy... Znalazłeś samochód? Samochód możemy pierwszy jechać. Od trzech odcinków. Tylko tego... jakby... Tylko ściany podostawiam, nie? Tak. No, no to już budować ten. I skrzynki porobię na tego. A ten, można zobaczyć jak działa ta... piwnica. To też można, ale chyba do mnie zombiaki idą. Dobra, paliwo mam wystarczająco, żeby pojechać do bazy wojskowej. Skip, mam cię zabrać? No jak chcesz. Tu u mnie spokojnie dosyć. Same pojedyncze zębiaki znajduję. Mi się wydaje, że ta piwnica to jest po prostu schowek. Nie, piwnica to piwnica. Ja piwnica to testowałem. Piwnica? Okej. Okay. Kurwa, się zajebałem, że bo chyba mi samochód siadł. Ja pierdolę! Mam dość tej gry. Jupi. Czemu ten samochód był taki szybki? No nie odpala. Jupi.
I kurwa. Sektor nie widzę na mapie. Nie, kurwa, mam dość. Musimy się dodać. Koniec sezonu, kurwa, koniec gry, pierdolę tą grę. No nie, no już? Mam, nie, no to dość mam tej gry, kurwa, no. Małe drzewko, kurwa, on się rozpierdalał to drzewko. Ja mnie nogą złamał, no. Z nas nie poradzisz. Nie, ten samochód jest już do złomu, kurwa, świetnie. To sobie pojeździłem, to już skip po ciebie nie jadę. Spoko. Dobra, to Lucjan nie pytaj tylko o nazwę tego. Nie będę. Co? Nie będę. No i dobrze, że nie będziesz pytał. Lepiej dla ciebie. I znów mi kurwa cnotka albo piechotka została. No nie. Miłej podróży. Mi serio się kurwa jakoś dziwnie noc zrobiła ciemna. Brajna no. Musisz podjechać. Idziemy już teraz? Ścianę do budu, okej? Okej. Dobra, to ja przeszukuję jedzenie, naprawdę. Mojej postaci nie... Ej, w ogóle, mojej postaci jak założę kurtkę, jest za gorąco. Jak zdejmę kurtkę, jest za zimno. Dwubiegunowość. No. Popatrz, tu jeszcze nie wybudowałem. Mhm. Tak. Tylko jeszcze nam postawię tego, jakby spróbuję postawić skrzynkę, nie? O, coś się dzieje. Nie wychodź. Właśnie, Turcjan, zapomniałem coś się dzieje, bo ciebie nie było, jak no. Ja zgłaszałem. Już nie ma żadnych obrażeń. Możesz śmiało wychodzić. Nadal pozostaje lęk postaci i tak dalej, ale no stwierdziłem, że to jednak przeginka troszeczkę z tymi wybuchami i oparzeniami. Czy fajnie gdyby byłoby one wiedzieć, się pojawiały raz na miesiąc. Fajnie byłoby wiedzieć, co one robią, żeby... Jak to ogólnie wyglądało? Że w jednej chwili dostajesz obrażenia, bez sensu trochę. W sensie, no twoja postać tam krzyczy, jakiś tekst, że jest przerażona i w ogóle pojawia ci się lęk, strach i takie rzeczy. No a potem po prostu jest wybuch i dostajesz oparzenie. Tak średnio. Turcjan. Ty masz to dosłownie było co chwilę. Co mam? Ty masz stres? Trochę mam. Tak, chcesz zapalić? To ci zejdzie. Ja nie palę. Tylko w nauk wpierdolić po co? Tak. No chyba sam się zaraz zabiję, bo znów żadnego samochodu nie widzę. No kurwa. Sam sobie palnę w łeb. Ręką, bo nie mam broni nawet. Ale sobie palnę. Ja już biegam, bo normalnie nie mam siły do tej gry. Jeszcze alarm, kurwa, pewnie, w jakimś domu spalonym, kurwa, działający alarm. Nienawidzę tej gry, nienawidzę jej. To dobrze, ja. Uciekaj do strony, nie będziesz miał problemu potem. Szukam samochodu, geniuszu. Poczekasz Turcjan, to jakby zrobię nam te skrzynki i możemy jechać. Dobra. No ja to mi ten, obiad robię. Okej, to rób nam jedzenie na drogę. Do kuchni, raz. Bo się wpale nie mieści. To się wpale nie mieści? Niemożliwe. Serio, jestem już zmęczony tym. Cały sezon pierwszy mnie tak nie zmęczył, kurwa, jak to. Super zabawa. Czego się nauczysz? Tamta, kurwa, dwójka sobie siedzi w pierdolonej piaskownicy. Fajna zabawa. Sami sobie ją stworzyliśmy. Tak, stworzyliście, kurwa, gracie na standardowej mapie, kurwa, jeszcze z twoim nie edytorem map, tylko z podglądem map, o czym my mówimy. A to band może polecieć, kurwa, w serwerze. Wiesz, ile tu czyszczenia było przed wejściem? Czyszczenia, kurwa, aktor i jego czyszczenie. Całe zabite, kurwa, 187 zombie. To ja w bazie wojskowej tyle, kurwa, zabiłem, weź. Bo ja padłem jeszcze z parę. Nie, czy ja padłem? Nie, nie padłeś. A, dobra. A i tak muszę rozkręcić zegarek jeden tutaj. Twoje czyszczenie zombie. Worki na śmieci wezmę. Kurwa, na piaskownica, kurwa, przedszkole domowe. Gdyby nie to, że się uniosłem honorem, kurwa, i zamierzam przetrwać tej niczy, to uderzył się zrespił w normalnym miejscu. A, dobra. Turcjan jednak nie zrobi jeszcze tych beczek takich.
Bo słabszą. No, bo ja ci mówię, lepiej chyba je poprzenosić po prostu ręcznie. W sensie mogę porobić skrzynię, ale nie mogę robić tych na wierzch na wodę, nie? Aha, tych beczek. Możesz chyba. Nie, dopiero od czwartego, bo mam trzeci. Nie wiem, potrzebne nam są już skrzynki takie, wiesz, robione? Mamy tutaj tego, jak przyniosą te szafki. I tam dużo miejsca mają. Praktycznie identycznie. No dobra, są dobra. Trochę większe. Plus, mamy te wszystkie bary. Ale są też tak samo duże. Miejsca nam nie zabraknie raczej. Dobra, to takie tylko podkładam deski do na półki i... Ten samochód jest rozbity, prawda? Odłożę to na półki. Klucz następny. Mam broń przynajmniej. Zajebiście. Klucz mechanika. I żadnego samochodu w okolicy. Zero. Nic. Nie ma. To co Turcja? Nie jedziemy na wyprawę. Pierdalaj. Na wycieczkę. Irytujesz mnie. Wiem. No, to jeszcze rzeczy są. Głupio się śmiejesz, kurwa, z czyjegoś nieszczęścia. Mówię, że później planujesz tu przyjechać. Korzystam, póki mogę. No, ja ci dam korzystam, póki mogę, gdzie będę tam, wiesz, faszerował ołowiem. Też powiem, korzystam, póki mogę. Prawda, będzie to pewnie za jakieś 20 odcinków, ale zrobię to. Może 30. 20. O ile mówisz, nie zwariuję psychicznie. Mówisz o kurwa. Maksymalnej stawce czy minimalnej? Maksymalnej. Jezu, otworzyłem drzwi łomem, jakoś głośno się zrobiło. Kukę te zombiaki, kurwa, kluczem po łbie. Zresztą nie chcę umrzeć, kurwa, no zdychaj, już weź mnie, nie wkurwaj przynajmniej ty. Połóż się na tą glebę. No brawo. No tak, cheater jeszcze, kurwa, z tego zombiaka. Czyli to naprawdę już jakąś schizofrenię masz. No już mam to. Dobra, Turcjan, chodź, idziemy. Idziemy. Tylko czekaj, podkładam części elektroniczne, bo przerzucam jakieś piły, siekiery. To jeszcze samochód by ten... Wyciągałem rzeczy z niego, bo były. Siekierę tu odkładam na półkę, bo... Łóżki nam dużo zajmują. Ten samochód jest w takim kurwa tragicznym stanie, że nawet chyba nie ma sensu się do niego dostawać. Dobra, tylko ja poprowadzę, tylko choć odczepimy tą przyczepkę, okej? Okay? Nie bierzemy jej, jak idziemy do magazynu? Ty bieżnie znalazłeś. To my nie chcę brać. No dawaj. Tylko poczekasz chwilę. No, z tego co widzę, to jednak nie. Zmienić maskę. No, znacznie. No dobra. Tylko klucz nastawny chyba zostawiłem tym na pacę. Ja czekaj, wyjmowałeś tu rzeczy? Wyjmowałem ze środka. No to muszę znaleźć klucz nastawny. Wiesz, gdzie chowałeś te? Klucz nastawny mogłeś schować? Z Darymiuk? Siarkieta poleciała. No ale i tak ci nie robi krzywdy, spokojnie. Mam nadzieję. Co, mogę już bandaże pościągać? No tak, oczywiście przyczepka kurwa na środku ulicy, ale żeby jakiś samochód, to po chuj! Jedz to orzeszka. Ej, dobra, i czekaj, pójdę wymienić maskę. Mhm. Jedzenie jakieś masz? Mam 4 boczku. Otworzyłbyś mi puszkę? Jak puszkę chcesz? Dobra,
Ja to wiesz, torciki czekoladowe, lukrecja, żelki, beczułki, dżdżownice, misie, kurde, chipsy, cola, gramy w lola, te łóżki wpierdalają. Bieda. Widzę się bieda. Bieda. Gdyby tylko wiedział. Dobra, masz puszkę? Masz kukurydzę, dzisiaj wpierdalasz? No okej. Okay. Będę, ja co jest? Jak ma... Ty, jej zegarek dzwoni. Garek? Nie słyszę. Wybiła aktor godzina twojej śmierci. O co on, jak? Mówiłem. Czy nie? No nie, czekaj, to mój dzwoni, kurwa. Ej, Garek, słyszysz? No. A ty nie słyszysz, bo tutaj? Nie. A tam nic nie leżało. Może w którymś zębiaku budzik dzwoni, w sensie... No właśnie... No właśnie nie mam, bo wyciągałem. Brzmi jak do zombiaka dzwoniła, a zombiak nie ma zegarka. No on miał zegarek, ale jak go wyciągnąłem. A ten zegarek też sprawdzałem, to nie ma. Czekaj, ale... no ja go gdzieś tutaj dałem. Ja go rozkręciłem już. Nie rozkręciłeś go. Bo ja go wsadziłem do szafki. No dobra, to idę wymienić maskę. Nie widzę tego, może ten się zbugował. Zbugować się nie zbugował, po prostu gdzieś musi być. Tak kiedyś No. Wiecie, zwłoki, w sensie, szafki i tym podobne. Ja go wsadzałem do szafki, w szafce go nie ma. No mówię ci, ja go wyjąłem i rozkręciłem. A, z szafki, dobra. To jest jednak tego. Dobra, czekaj, maskę odkładamy. Tu jeszcze walkie-talkie było, możesz je rozkręcić. Może sobie rozkręcisz? Czekaj, bierzemy. Z przejście? Odkładamy. Wrócimy sobie trasę. Kurwa, no nie chcę koszulki żadnej marnować na to zadrapanie. Oj, może się samo wyleczy. Kto wyszedł? Dara? Dobra, maska założona. Przejdziemy. No tylko też, czekaj. Wiesz co też przydałoby się, żebym wymienił? Szybę tylnią. O ile uda mi się ją wykręcić, bo to się akurat może zniszczyć. I mam żyjesz? Na to pół. Ipi. Założyć na awku. Tylko cię w trzech teraz, tak? Nie. Nie, tej to gra w sensie sam. Stwierdził, że pierdoli nasze wojny i będzie sobie grał sam. To mamy jeszcze jeden. Jeden team, w sumie ta. Pewnie Deviko do niego dołączy. Pytałem się Deviko nie chce. Nie chce grać? Nie chce. No to czemu dopiero teraz mi to mówisz? Bo do dzisiaj do niego napisałem. Ale już mówiłem przecież, że jeszcze Deviko dołączy, nic nie mówiłeś. No, kiedy mówiłeś to? No, z 15 minut temu. A, no to nie wiem, to... No nie słuchał cię, no. Standard, kurwa, nic nowego, też nie ma tego. On słucha tylko wtedy, kiedy coś chce. Jak Turcjan. Przydałoby się też tego, jak one, no, płyty, no. Nie, płyty, blachy do naprawy tego bagażnika. To może znajdziemy. Tam, gdzie jedziemy, to musimy znaleźć. Dobra, ja wchodzę, już czekam na ciebie, nie? Jedziemy. Infekcja wdała. Halo, słuchaj mnie? O, teraz cię słyszę. Wreszcie. Co by się z mikro dzieje? Nie wiem. Tam chcemy do tego miasta czarnego pojechać, tak? Do tego tam niżej, nie? Tylko muszę wiedzieć, jak musimy tam pojechać. No to jedź w lewo.
A, dobra, ja już widzę. Szybciej. I bezpiecznie. Tak, i no nie wiem, ale... Nie wiem, tak bezpiecznie będzie. Dobra, mikrohordę na ulicy i widzę, że już ma... Zgasło. Oho. Serio, ja już nie mogę doczekać tego pisku, kurwa, jak któryś z was umrze. Może ja dożyć. U was słyszymy go co chwilę. Spokojnie, karma wraca. Do ciebie. No na razie, dobra. Ale ja nic nikomu nie życzę. Do ciebie powinna wrócić w takim razie. Nie wraca co chwilę. A no to masz na swoje. Nie widziałem, nie? Proszę. Kurwa, zamknięty. Ja pierdolę. O. Zaraz będziesz skręcał do góry. Na górę? Dobra. No, bo tylko tam jest sobie. Z gasu. Cały czas jest drogą. Akurat jak się skradałem do samochodu, to oczywiście co? No, o. Słyszysz to? Oczywiście syrena musiała zawieć. Co za... Nie tu, w dół. A helikopter? O kurwa. Na was? No to będziemy jeździć. Okej, ja chyba po raz kolejny zginę, więc znów jesteście wyżej. Szkoda, że książek nie wzięliśmy tylko. Czytanie. Nie, może tam szukamy, nie? Jak będzie spokojnie. Dalej po drogu. Cały czas. Nie pytaj, bo cały nawet nie wiem. Szukam samochodu, ale naprawdę to jest po prostu kurwa dramat z tymi samochodami. Halo? O, Ski wrócił, wow. Sam, że mnie nie było i nic nie powiedziałem, że tam... Nic nowego, przyzwyczaiłem się. Nagle sprawa mi wypadła po prostu. Nigdy nie wiesz, kiedy dwójka cię trafi. O kurwa! Nigdy nie wiem, kiedy... Ja to jest ten kierowca, musisz mi poszeznać. Nie no. Infartowny kierowca. Jakby to drzewo tam wyrosło. No i naprawdę teraz nie wiem co zrobić z nim. Idealnie tam zmieściłeś między te drzewa. Już znów mogę ledwie. Widzisz, a narzekał, że ten kierowca taki nieudolny. Nie wiem jak to zrobiłeś tutaj. Coś nie ma zombiaków, nie? Mówię coś. No i... Do tyłu go. Do bagu. Tyłu. O kurwa, torbę znalazłem, nice. Tylko słuchaj. Jak my to robimy? No spróbuj ich na razie gdzieś wciągnąć. Bo wiesz, bo ja mógłbym je odciągnąć, ale z przyczepką jest ciężko. Dużo się działo, kiedy mnie nie było? Kurwa, czekaj zegarek. Chyba nie. Albo czekaj, mam pomysł. Jak jadą tu, znaczy idą tu. A to zamknę. Kurwa, dostały się już? I tak musimy spędzić dzień w samochodzie, bo helikopter. Aha, słyszę zęby. A to jakiś sposób funkcjonuje. Dawaj. O Boże, tu rzeczywiście jest dużo. O, poleciał już.
No, krótko to chyba. No poleciał, tylko może gdzieś... Kiedyś pamiętam, cały dzień mi latał nad głową. Tylko może gdzieś ustaniemy. No, stań gdzieś. Wyczyścimy je tam i przywrócimy. No akurat się wycofał. Idą tu, jakieś dwa. Nawet trzy. Kurry, jebaniec musiał mnie wylukać. Trzy więcej ich idzie. Chcemy. Tak. Nawalamy. Kurwa, nudny jestem. W sensie znudziła mi się postać, no. Kurwa, to tak głupio brzmi. A Grzesiek, czemu się nie odzywa? Ja mu pewnie znów wywaliło mikro, zająć życie. Nie, nie wywaliło. Halo. To aż dziwne. Halo, halo. No, nie wywaliło, no widzicie? Skupiony jestem. Jak oni mnie widzą z takiej odległości... To nie mam nic pytań. Czy tamten policjant ma jakieś broń? No i dobra, ma. Kolejna chora. Uważaj, cofaj. Aj, to jest chyba baza militarna. Możliwe. Bo widzieliśmy tam zombiaki policyjne. No tam były jakieś moro. Lewo masz. Dobra, zaraz z nich lód zbieram, okej? Okay? Tak. No i super. Dobra, i zbieramy, wykręcam wszystkie zegarki i tak dalej. Chiro. Mam samochód i to z pełnym bakiem. Fuck! Chiro. Zapalniczka. Kurwa, naleczkę. Tylko boję się teraz cokolwiek przyjebać, więc tak będę się starał skupić jak cholera, bo widzę, że ten samochód nie jest w dobrym stanie. Jak chcesz, to możesz podjechać po mnie. Wiesz, jak to się ostatnio skończyło? A ja mówię, jak chcesz. Masz jedzenie? Jedzenie tak jest w tym... O kurwa, mnie wystraszył jebaniec. W schowku. Dobra, czekaj. Wyjechał z tego zjebanego miasta, bo po prostu to miasto to jest śmierć, totalna kurwa śmierć. Z tyle zombie. Sławko. Ciekawe do czego klucz. To jest poezja. Nie pędź tak szybko, nie pędź. Kurwa, jedź powoli, ale bezpiecznie. Nie w drzewku. Dobra, mam samochód. Jestem bezpieczny i odjechałem z miasta. Boże, w końcu! Jest wszystko?